siłą charakteru oraz hartem ducha onieśmiela niejednego malkontenta. Udowadnia, że jedyne ograniczenia są w głowie. Naszym gościem jest Jasiek Mela. Podobno na biegun wybrałeś się z przyczyn osobistych, wręcz rodzinnych, żeby udowodnić ojcu, że jesteś coś wart. Czy to prawda? No, po części tak, to jest trochę takie prowokacyjne, taki jakiś nagłówek, który zazwyczaj jest wykorzystywany przez media. To na pewno nie była jedyna motywacja, czy była główna, to ciężko też właściwie powiedzieć. Bo jest tak, że żeby wystarczyło motywacji do tego, żeby zrobić coś takiego tak trudnego i wymagającego tak wielu poradzenie sobie z tak wieloma momentami jakichś załamań, bo to jest tak, że taka wyprawa sama w sobie to jest chwila, moment raptem, bo myśmy na biegun północny wędrowali raptem 10 dni, ale żeby doprowadzić do tego, żeby te 10 dni przez ten śnieg i lód przewędrować, musieliśmy przez półtora roku trenować, przygotowywać się do tego projektu. Także tych momentów na to, żeby zawrócić, było po drodze niesamowicie wiele i trzeba było różnych źródeł motywacji do tego, żeby no jednak po każdym z tych jakichś takich momentów wątpliwości, upadków powstawać i stwierdzać, nie no, idziemy dalej. No właśnie, bo w powstawaniu po różnych upadkach, tych metaforycznych i tych bardziej dosłownych, jesteś naprawdę dobry. Co więcej, jesteś osobą, która pomaga powstawać również innym osobom. Podczas tej rozmowy będziemy mieli jeszcze okazję o tym rozmawiać. Powstał film, w którym te relacje z tatą również są pokazane w sposób taki dość dokładny. Ciekawi mnie, czy zostały oddane wiernie. Każdy film to jest zawsze jakaś taka sztuczna forma, bo to nie sposób, żeby w półtora godzinną formę filmową zawrzeć wiernie wszelkie historie, cały kontekst sytuacji. Także ja, oglądając film, oczywiście mam takie poczucie tego, że bardzo wiele rzeczy tam jest niedopowiedzianych, bardzo wiele rzeczy jest spłyconych, ale to jest zawsze konieczna sprawa, nie da się tego zrobić inaczej. Także bardzo się cieszę z tego, że z takiej produkcji czysto komercyjnej, dużej stacji telewizyjnej nie powstała jakaś taka kolorowa laurka, tylko powstał trudny film, bo to jest trudny film o trudnych relacjach, ale film, który według mnie przełamuje pewne tabu, bo my żyjemy w takich czasach, gdzie nagość, niemalże taka pornografia, jakiś hedonizm, takie rzeczy w ogóle nie są tematami tabu, są sprawy absolutnie codzienne, ale takie rzeczy właśnie jak różne wartości, jak wartości rodzinne, czy jak słabości, upadki, kryzysy, czy kryzysy też takie właśnie rodzinne, są trochę takim tematem tabu. Rodzina jest w ogóle takim tematem totalnie passé. Także ja się cieszę, że ten temat relacji ojca z synem został przy tym filmie mocno poruszony, bo zdarza mi się, że piszą do mnie ludzie, którzy są poruszeni właśnie tym wątkiem i dostałem kilka takich wiadomości pod tytułem dzięki, bo ja dawno temu straciłem wiarę w to, że ze swoim ojcem mogę się jeszcze dogadać, skreśliłem go ze swojego życia, a po obejrzeniu filmu stwierdzam, że chyba jednak warto wrócić do tej relacji. Pamiętasz swoje pierwsze wrażenia po tej pierwszej projekcji, po obejrzeniu filmu pierwszy raz? Pamiętasz, co czułeś wtedy? Jasne, była totalna kaszana. No, poryczałem się nawet nie wiem ile razy. To ten chusteczki szły wtedy w obrót przy całej naszej rodzinie, bo każdy z nas oczywiście odbiera to bardzo osobiście, głównie ze względu na to, że chociaż nie mieliśmy możliwości koordynacji pracy na planie, to bardzo dobrze nam się współpracowało ze scenarzystami tego filmu, z Markiem i Kasią Kłosowiczami, a ja jako duży fan filmowy uważam, że to film jest zawsze tym wielkim takim sercem całego filmu, całą podstawą, rzeczą, na której się wszystko opiera, która może być mocnym punktem albo może wszystko schrzanić. I cieszę się, że ten scenariusz był właśnie tworzony w porozumieniu z nami, ale w związku z tym na niektóre teksty, które wypowiada na przykład Bartek Topa, mój filmowy tata, to są filmy jeden do jednego. Kalka po prostu tych rzeczy, które ja rzeczywiście ileś tam lat temu usłyszałem, i to jest bardzo szokujące, zwłaszcza przy postaci Bartka, który też i swoim temperamentem i nawet wyglądem dosyć mocno przypomina mi mojego tatę, więc no właśnie widząc różne dialogi w filmie, czasem no czułem, że dostaję silnego kopniaka w dupę, czasem to było naprawdę takie dotkliwe.
powiedzmy o tym, że film nosi tytuł Mój biegun, ale biegunów w tym filmie jest jak na lekarstwo, właściwie nie ma ich tam prawie w ogóle. Nie, to tylko takie słowo wabik, ale to tak naprawdę dotyka kwestii takiej symboliki bieguna, tego, czym właściwie dla mnie była także ta już realna, geograficzna wyprawa na biegun północny. Też nie była wcale miejscem, krzyżykiem na mapie, ale była pewnym symbolem. Symbolem tego, że pomimo wielkich życiowych trudności można dać sobie radę i po każdym upadku można no jakoś wyjść obronną ręką z tego. I właśnie ta wyprawa była dla mnie trochę takim symbolem nadziei. Chciałbym, żeby ten film także był dla ludzi taką nadzieją, że pomimo różnych trudności zawsze można wyciągnąć coś dobrego, nawet z kiepskich relacji, nawet z trudnych doświadczeń, zawsze czegoś cennego można się nauczyć. Jak myślisz, co popycha nas do robienia rzeczy wielkich? Czy są to nadzieja, wiara, takie pozytywne emocje, marzenia, chęć realizacji tych marzeń? Czy być może tym silniejszym elementem jest może nie nienawiść, ale takie negatywne emocje, zrobię coś na przekór, zrobię coś na siłę, zrobię coś, żeby komuś udowodnić, że jest inaczej. Która z tych skrajnych jednak emocji w realizacji marzeń, planów życiowych może być silniejsza i doprowadzać do sukcesu koniec końców? No nie mam pojęcia, to na pewno jest zawsze jakaś mieszanka, której proporcje są już zależne od każdej z osób indywidualnie, no bo jedna osoba gdzieś idzie coś zdobywać i czuje się takim zdobywcą, bo chce zrobić coś nowego, być pierwszym w danym miejscu, czy pierwszym, który przeszedł jakąś tam cięższą, trudniejszą drogę. Ktoś inny to robi, żeby pokazać innym, że sobie poradzi. Ktoś to robi, nie wiem, dla sławy. Na pewno w tym wszystkim, w to wszystko wkrada się jakiś taki element szaleństwa, bo no każdy podróżnik jest szaleńcem, jest trochę wariatem, na co też trzeba uważać, trzeba potrafić to w sobie wyważyć. A mogę powiedzieć o tym, jak to było u mnie. No u mnie to na pewno też przy różnych projektach były różne proporcje tej mieszanki. Tak jak wspomnieliśmy, no istotnym elementem przy pierwszej wyprawie na biegun północny było to, żeby też pokazać tacie, że jestem facetem, może kurde bez ręki i bez nogi, ale że mam łeb na karku i że dam sobie radę, mogę zrobić nawet coś tak trudnego. A te różne inne rzeczy gdzieś trochę były może zepchnięte na drugi plan. Przy kolejnych wyprawach widziałem za to, jak wielu jest ludzi, którzy czekają na pewną nadzieję. Czekają nie na teorię, nie na gadanie, na takie trochę puste chrzanienie, że wszystko się da, że dasz sobie radę, bla, 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 tylko na dowód, na po prostu obrazek kogoś, kto pomimo trudnej sytuacji daje sobie radę i teraz w aktualnym, jakby przy różnych aktualnych projektach też staram się trochę tym żonglować, czyli po prostu pokazywać, że bez ręki i nogi dam radę zrobić bardzo, bardzo wymagający fizycznie i psychicznie triatlon, żeby pokazać różnym ludziom, trochę tak jakby zawstydzić, powiedzieć, myślisz, że tobie jest trudno, no zobacz, mi życie tak bardzo dokopało, a mimo to się nie poddałem. Oczywiście nie dlatego, że Jasiek Mela jest jakimś nigdy nie upadającym twardzielem, bo absolutnie tak nie jest. Ja upadam masę razy, tylko rodzice i różni ludzie wokół mnie nauczyli mnie tego, że po każdym upadku trzeba powstać, trzeba iść dalej, no bo życie jest jedno, bo życie jest tego warte właśnie, żeby sięgać jak najdalej. A poza tym właśnie jest wielu ludzi, którzy potrzebują dowodów na to, że nawet mimo najtrudniejszych sytuacji, w których się czasami znajdują, są nadal warci bardzo wiele i mogą osiągać rzeczy wielkie. Można by pomyśleć, że jesteś taką osobą, która coraz chce zdobywać cały czas nowe góry, nowe cele, cały czas spełniać następne konkretne marzenia, a okazuje się, że koniec końców jesteś raczej domatorem, człowiekiem, który lubi przebywać w miejscu, które zna, które lubi, niezależnie od tego, gdzie to miejsce miałoby się znajdować. No na pewno. Czy jestem domatorem, to ciężko powiedzieć, bo bardzo lubię siedzieć w domu, naprawdę bardzo lubię. Troszeczkę już mnie męczy mój tryb życia, który polega na ciągłych wyjazdach, po prostu wyjazd tu, wyjazd tam. Myślę, że zawsze człowiek trochę tęskni za tym, czego nie ma, prawda? Trawa zawsze jest bardziej zielona u sąsiada niż u mnie na ogródku. Więc ja bardzo lubię podróże, bardzo lubię wyjazdy, ale kiedy wyobrażam sobie siebie za
ileś lat z żonką i dzieciakami biegającymi po podwórku w jednym miejscu, osadzony gdzieś tam ze swoim po prostu ogrodem pomidorów i innych różnych tam krzaków, to nie przeraża mnie ta wizja. Ja wiem, że jeżeli to się ziści, na co mam wielką nadzieję, to pewnie odszczekam te słowa 100 razy, bo będę bardzo tęsknił do innych miejsc, do różnych bodźców, do doświadczeń, do podróży, ale też mam takie poczucie, że zrobiłem w swoim życiu parę takich rzeczy, projektów podróżniczych, na których mi bardzo zależało i gdzieś tam te doświadczenia zawsze zostają w głowie, zawsze można sobie siąść z butelką wina i się zatopić we wspomnienia, otworzyć sobie któryś z dzienników podróży i na chwilę się mentalnie przenieść do różnych odległych miejsc, a myślę, że większą sztuką jest potrafić odnaleźć się w jednym miejscu, niż cały czas zmieniać miejsca i trochę zaczynać życie dzień w dzień od nowa. No trudno się z Tobą nie zgodzić. Z jednej strony jest tak, jak mówisz, i koresponduje z tym Twoja niechęć do mediów, do tego wzorca zachowań, które teraz media lansują, do tego wszystkiego, co za tym idzie, do konsekwencji. Czy coś stało się złego z rzeczywistością, z mediami, z młodymi ludźmi, że tak bardzo protestujesz przeciwko takiej tabloidyzacji życia? Czy coś złego się stało z młodymi ludźmi? Nie, myślę, że nie. No ludzie tak naprawdę wszędzie na świecie są bardzo podobni, niezależnie od czasów, w których żyjemy, od koloru skóry, od wyznania, od jakichś poglądów politycznych czy jakichkolwiek, to ludzie są podobni, mamy podobne potrzeby, potrzebujemy się realizować, potrzebujemy mieć różne marzenia, mieć możliwość spełniania je, potrzebujemy kochać i być kochanym, mieć jakieś tam jedno swoje miejsce, do którego jesteśmy przywiązani, mieć bliskie osoby. To łączy no, po prostu 7 miliardów ludzi na świecie. Wszyscy naprawdę chcemy podobnych rzeczy. Ale świat wokół nas się zmienia. Świat wokół nas jest coraz bardziej taki moim zdaniem zakłamany, tylko pozornie skomplikowany. Ja myślę, że życie jest bardzo proste, tylko właśnie my sobie je niepotrzebnie często komplikujemy. Jakiś hinduski myśliciel powiedział kiedyś takie ładne zdanie, za cholernie pamiętam jego nazwiska, on się bardzo dziwnie nazywał, że nie jest miarą zdrowia psychicznego być dobrze dostosowanym do głęboko chorego społeczeństwa. To znaczy, że no właśnie trochę świat oszalał i my, starając się być normalnymi, będziemy zawsze traktowani jak wariaci. No ale cóż, mamy takie życie, taki świat i trzeba sobie w nim radzić, ale rzeczywiście takie życie na świeczniku, życie obcując z dużymi mediami jest bardzo trudne, bo jakby oglądając to wszystko, czego efekt finalny my widzimy często w tym telepudełku, widząc to od kuchni, doświadcza się bardzo, bardzo wielkiej hipokryzji. No i to kogoś, kto wyznaje wartości, dla kogo ta prawda jest dosyć istotna, to po prostu bardzo boli. No nie każdy się do tego nadaje, ja się na przykład nie nadaję. Tym bardziej dziękujemy Ci, że zgodziłeś się spotkać z nami. I tu przeskakujemy do zupełnie innego pytania. Jaką rolę w Twoim życiu odegrał Marek Kamiński? Marek zawsze był dla mnie takim nauczycielem, człowiekiem, który pokazał mi, że można, że warto myśleć nieszablonowo, warto wierzyć w swoje marzenia. Chyba Bernard Russell powiedział kiedyś, że każda wielka ideologia była na początku bluźnierstwem. No i z wyprawą na biegun było bardzo podobnie. To teraz jest tak, że wielu ludzi mówi, że nam kibicowało, wielu ludzi chce się po tym podpisać. Jak to się mówi, każdy sukces ma wielu ojców, wiele matek, ale w czasie trwania przygotowań do projektu to wielu ludzi w to nie wierzyło, wielu ludzi nam jakoś, może ja nie wiem, czy źle życzyło, ale nie wierzyło w to, że nam się uda. I wtedy było dużo trudniej jakby iść właśnie trochę pod prąd tego zorganizowanego świata. I Marek nauczył mnie tego, że trzeba potrafić iść pod prąd, trzeba potrafić po prostu cały czas iść zgodnie ze swoimi przekonaniami i wierzyć w siebie. Nauczył mnie właśnie takiego walczenia o swoje marzenia. I to jest coś, co ja wykorzystuję zupełnie niezależnie od tego, czy nie wiem, organizuję wyprawę, czy robię coś innego w swoim życiu, ale taka konsekwencja. To jest chyba najważniejsza rzecz, której się, tak jeszcze oczywiście bardzo nieporadnie, ale trochę nauczyłem przy tych wyprawach. No w wyprawie na Elbrus towarzyszył Ci też wyjątkowy człowiek, niewidomy, Łukasz Lechowski. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak Wy właściwie potrafiliście dać sobie radę w tak trudnej przecież technicznie wyprawie, będąc, no mając jakieś ograniczenia jednak. Ale wiesz co, każdy ma jakieś ograniczenia. To jest tak, że łatwo, to zjawiskowo wygląda, kiedy się obserwuje kogoś, kto ma białą laskę, kogoś, kto nie ma nogi, kogoś, kto jedzie na wózku czy coś, ale ja pamiętam, jak
podczas poprzedniej wyprawy, w której uczestniczyłem też właśnie z Łukaszem, podczas wyprawy na Kilimandżaro, gdzie wędrowaliśmy na ten szczyt razem z grupą osób niepełnosprawnych wybranych przez Anię Dymną. Pamiętam, jak chyba Angelika Hrabkiewicz, dziewczyna jeżdżąca na wózku, powiedziała, że ona tak naprawdę czuje, że codziennie się wspina na takie Kilimandżaro, bo dla niej, z jej trudnościami, samo, nie wiem, wyjechanie z bloku, pojechanie do sklepu, do kościoła, czy gdzieś tam indziej, spotkać się na kawę z koleżanką, to już jest takie zdobywanie Kilimandżaro, a ta wyprawa jest po prostu takim bardziej namacalnym przykładem pewnej drogi, więc no, każdy człowiek, nawet niezależnie od niepełnosprawności takiej jakiejś fizycznej, doznaje różnych trudności i ograniczeń, każdy w jakiś sposób jest niepełnosprawny i musi sobie z tym radzić. O tej niepełnosprawności jeszcze będziemy rozmawiać i zastanawiać się, gdzie ona się mieści, ale chcę zapytać o Twoją fundację Poza Horyzonty. Jeździsz do szkół, nawet do więzień, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy mają jakieś problemy z sobą samymi, z własnymi ograniczeniami. Jesteś tam bardzo potrzebny, właściwie wszędzie, gdzie się pojawiasz, jesteś potrzebny. Myślę sobie, że to musi być wspaniałe uczucie bycia potrzebnym tak wielu ludziom, prawda? No, tak, to jest, tak, to prawda, to jest mega fajne uczucie, ciężko mi coś trochę więcej o tym powiedzieć, bo tak się staram. Przy takim życiu bardzo, bardzo łatwo jest popaść w pychę, ja na pewno wielokrotnie w tę pychę popadam, staram się jakby walczyć o swoją skromność, ale niejednokrotnie mi to się nie udaje, ale rzeczywiście jest tak, że ludzie zdecydowanie potrzebują historii ludzi, którzy są takimi prostymi bohaterami, nie takimi bohaterami, takimi ludźmi z żelaza, ale takimi bohaterami, którzy na co dzień borykają się z różnymi podobnymi problemami i trudnościami. I widzę, że tak naprawdę niezależnie od tego, jakie ktoś ma swoje aktualne życiowe ograniczenia, trudności, czy jakie ma cele, czy ktoś marzy o tym, żeby, nie wiem, skończyć szkołę średnią, znaleźć jakieś fajne studia, pójść do fajnej pracy, czy za to marzy o tym, żeby wyjść ze szpitala, czy jakby wyjść poza kraty więzienia, to jest tak, że potrzebne są nam bardzo podobne cechy do tego, żeby tego dokonać, do tego, żeby się nie poddać tym różnym naszym ograniczeniom, różnym demonom, które mamy w sobie, które nas męczą i nam utrudniają właśnie bycie dobrym człowiekiem. I ja się staram szukać jakichś takich, że to głupio zabrzmi, prawd uniwersalnych, ale czegoś, jakichś takich podpowiedzi, które każdemu z nas mogą trochę pomóc w tym. No bo ja nie jestem specjalistą absolutnie od wszystkiego, no bo nie byłem nigdy, nie wiem, nie miałem nigdy jakichś kłopotów z ciężkimi narkotykami, nie byłem nigdy w więzieniu, więc ciężko mi jest powiedzieć i wcale nie próbuję nikomu powiedzieć, słuchaj stary, rozumiem cię, wiem jak to jest, no bo nie wiem, absolutnie nie wiem, ale czasem znajduję pewne elementy wspólne trudnych doświadczeń i mogę po prostu ludziom trochę podpowiadać, jak ja sobie radziłem czy radzę z różnymi kryzysowymi momentami w moim życiu i liczyć na to, że no ktoś chociaż trochę będzie w stanie z tego wyciągnąć. No mam nadzieję, że to się udaje, jestem z tego zadowolony i to jest mega fajne, kiedy widzę w jakichś chociaż jednych patrzonych oczach no taką nadzieję. Twoja fundacja niejednokrotnie wyręcza niewydolne państwo polskie. Co więcej, to państwo polskie jeszcze w dodatku wam przeszkadza, na przykład przepisami związanymi z darowiznami i innymi kruczkami prawnymi. To jest to miejsce i ten moment, w którym możemy twardo o tym powiedzieć. No jasne, że tak. No, znaczy ja powiem tak, nie lubię narzekania, bo to jest trochę taka nasza narodowa cecha, posiedzieć i ponarzekać na to, że jest źle, a potem każdy robi swoje i nie czuje się za to państwo odpowiedzialny. No rzeczywiście jest tak, że państwo dosyć mocno daje ciała w zakresie wspierania osób wykluczonych. My jako Fundacja Poza Horyzonty już od prawie 7 lat staramy się rzeczywiście trochę to państwo wyręczać. No tak do końca nie powinno być. Czasem mam kontakt z ludźmi pracującymi w organizacjach pozarządowych, nie wiem, w krajach skandynawskich, którzy mówią o tym, pamiętam jak kiedyś kogoś, nie wiem, z Finlandii czy skądś tam zapytałem, jak wy sobie radzicie z takimi problemami. Powiedzieli,
no nie musimy sobie radzić, bo u nas nie ma takich problemów. Piszesz do państwa, że nie masz ręki i chciałbyś mieć taką, siaką inną protezę, bo ta jest fajna, ta jest niebieska, ta jest zielona i je po prostu dostajesz. No ale mówię, zamiast narzekać na to, że jest tak, a nie inaczej, to warto po prostu coś z tym robić. My staramy się wspierać osoby po amputacjach w tym, żeby no, mogły dzięki naszemu wsparciu wrócić do aktywnego życia społecznego. A jak to było z nowojorskim maratonem? Ponad 40 kilometrów. Było ciężko, ale dałeś radę. Dla mnie znów nie do wyobrażenia. No dla mnie też nie. Nie, dla mnie absolutnie nie. Jak czasem o tym opowiadam i próbuję sobie tak przypomnieć tamte uczucia, takiego absolutnego styrania fizycznego, takiego absolutnego zdruzgotania, to samemu mi się czasem to w głowie nie mieści, ale czasem dobrze jest zrobić coś takiego bardzo wymagającego, żeby dotknąć takiej granicy własnej wytrzymałości. To jest niesamowicie ciekawe uczucie, kiedy stajemy twarzą w twarz ze swoimi największymi ograniczeniami, kiedy wszystko na niebie i ziemi nam mówi, nie dasz rady, zejdź z trasy, poddaj się, to już koniec, a ty mówisz, kuźwa nie, jeszcze krok, jeszcze kawałeczek, jeszcze za ten zakręt, za tamten zakręt, za którymś zakrętem, może nie pierwszym, trzecim, może za setnym, a może 500, jest meta i to jest niewiarygodne uczucie, kiedy przy tak niezwykłej energii, bo ci wszyscy ludzie, którzy stoją, kibicują totalnie obcym osobom, to ta energia jest tak niezwykła i po prostu czerpiesz z tego wszystkiego. No wtedy się część drogi biegnie, a tego, czego się nie dobiegnie, to już głowa jakoś dociąga na metę. Także za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że nie dam sobie rady, a jednak udaje się ten kolejny krok postawić, no czuję się niesamowicie. Także takie poczucie właśnie dotknięcia dna, ale odbijania się od niego cały czas, a nie leżenia, jest bardzo pasjonującym. Za każdemu polecam, może nie od razu z grubej rury maraton, ale chociaż raz w życiu doświadczyć takiego uczucia wielkiej niemocy, a jednocześnie tego, że mimo wszystko dajemy sobie radę i idziemy dalej do celu. To jest piękne uczucie. Ale masz też swoje zupełnie prywatne pasje. Szycie, kolekcjonowanie projektorów. Chodzisz też po targach staroci. Właściwie można zapytać, gdzie cię nie ma? Nie no, gdzie mnie nie ma. Są miejsca, gdzie chciałbym bywać częściej. Nie wiem, w czytelni, w teatrze. No niestety jakby część jakiejś takiej kultury osobistej trochę traci na takim bardzo dużym tempie życia. Ja się muszę ze wstydem dużym przyznać do tego, że bardzo, bardzo mało czytam książek. Trochę sobie wciskam kit, że nie mam na to czasu, chociaż to nie jest prawda. Ale no ważne jest to, żeby potrafić zadbać o swoją taką kulturę osobistą i taką ekologię życia, żeby starczyło miejsca na to wszystko, bo czasem, kiedy łapię się na tym, że brakuje mi czasu na to, żeby się wyspać albo najeść normalnie, to czuję, że coś jest nie tak. Także trzeba potrafić też rezygnować z różnych rzeczy w swoim życiu, żeby te inne, które się robi, robić dobrze. No ja tego nie umiem, ale staram się uczyć od ludzi wokół mnie. Jedną z tych rzeczy, z których na pewno nie rezygnujesz, jest muzyka i koncerty. Podobno, gdybyś miał zdecydować, co chciałbyś, czy z czym mógłbyś się, z utratą czego mógłbyś się pogodzić, to utrata słuchu byłaby absolutnym dramatem. Tak, to znaczy to też jest tak, że każda rzecz, którą mamy i do której jesteśmy przyzwyczajeni, wydaje nam się niezbędna. Kilkanaście lat temu, gdybyś mnie zapytał, jak bym sobie poradził bez ręki i nogi, powiedziałbym, na pewno bym sobie nie poradził. W życiu bym sobie nie dał rady, załamałbym się, bym sobie palnął kulkę w łeb. A się okazało, że no, przyszedł taki, a nie inny los, jakoś sobie z tym poradziłem. Także znam wielu ludzi głuchoniemych, którzy sobie doskonale radzą w życiu, którzy emanują taką energią i pasją do życia. Także no, być może też dałbym sobie z tym radę, aczkolwiek jeżeli jakoś tam ten słuch mam i mogę sobie się zasłuchać w muzykę, to bardzo się cieszę z tego, że ta muzyka przeze mnie przepływa. Spełniłeś mnóstwo marzeń związanych z podróżowaniem. Zastanawiam się, czy jeszcze masz jakiekolwiek marzenia w tej materii, czy właściwie już osiągnąłeś wszystko, co chciałeś i teraz właśnie ten dom, te pomidorki, własny ogródek, to jest to marzenie.
No na pewno to jest jedno z różnych marzeń, ale też jest, jak to się mówi, z każdego szczytu widać trzy kolejne, więc też jest tak, że ja sobie tak ciągle co roku mówię, że no teraz też tak trochę zbastuję, a po paru miesiącach bycia w jednym miejscu, tak mniej więcej, mam trochę takie poczucie, kiedy słyszę jakieś opowieści z wyprawy, że kurczę, jednak by się jeszcze poleciało tu, poleciało tam. Jest masa miejsc, w których jeszcze nigdy nie byłem, a które mi się bardzo marzą. Aktualnie ciągle mi w głowie świszczy Islandia. Jak widzę, jakie są tanie bilety na Islandię teraz w porównaniu z tym, co było jeszcze parę lat temu, no to mi się bardzo to marzy, więc ja pewnie nigdy tak do końca nie usiedzę w miejscu, ale myślę, że można trochę połączyć jedno z drugim. Jak się czasem, tak się mówi zresztą, że im mniej ma się czasu, tym łatwiej jest nim sensownie zarządzać. I ja się na tym też często łapię właśnie, że bywa tak, że kiedy mam 2 godziny, to je efektywnie wykorzystam, niż kiedy mam 2 wolne dni, bo wtedy wykorzystam też maks 2 godziny, a resztę to się po prostu opierdzielam, gdzieś tam to się rozpływa między palcami. No i to jest ten moment, w którym będziemy się zastanawiali, gdzie leży stan niepełnosprawności. Czy niepełnosprawność to jest brak sprawności, czy jednak mimo wszystko stan umysłu? Absolutnie stan umysłu. Stan umysłu. Ja myślę, że gdyby człowiek się rodził z 3 rękoma i stracił 1 rękę w wypadku, miał tylko 2, to by się czuł bardzo niepełnosprawny. Więc to jest wszystko kwestia podejścia, kwestia perspektywy. Jeżeli mamy głowę na karku, jeżeli mamy chęć do tego, żeby mimo wszystko żyć aktywnie, robić różne niesamowite rzeczy, to nic nie jest w stanie nas zatrzymać. A z drugiej strony, jeżeli dajemy się przygnieść byle jakimś życiowym problemom, no to każda rzecz jest w stanie nas jakoś tam załamać. Także w głowie są wszystkie nasze ograniczenia, słabości, trudności, tam jest też słowo niemożliwe, no ale równie dobrze my możemy to słowo z głowy wyrzucić, bo właśnie wszystkie nasze siły i ogromne możliwości też są naszej w głowie. W naszej głowie to od nas zależy właśnie, na czym się w życiu skupimy. No nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest. Dla bardzo wielu osób jesteś wzorem. No to brzmi górnolotnie, ale tak jest. Ciekawi mnie, czy masz takie poczucie takiego brzemienia, że jesteś w jakiś sposób odpowiedzialny za tych ludzi, którzy postawili cię na świeczniku i dla których jesteś takim przewodnikiem, być może po świecie ich własnych ograniczeń, ale też wzorem spełniania marzeń, wzorem twardości. Czy gdzieś czujesz oddech tego brzemienia na szyi, na plecach? I takie nie, znaczy no czuję oczywiście czasem trochę taką odpowiedzialność społeczną, dlatego właśnie te spotkania, które się dzieją, które teraz właśnie się będzie tutaj działo w Zagłębiu, są dla mnie bardzo ważne, dlatego że po prostu właśnie potrzeba takiej energii do działania, potrzeba po prostu nadziei, czasem ludzie potrzebują tego, żeby ktoś przyszedł, wstrząsnął nimi i powiedział: stary, da się, po prostu naprawdę da się, życie nie jest łatwe, ale trzeba się skupiać na możliwościach, a nie na ograniczeniach, a z drugiej strony kurczę, żaden ze mnie wiesz narodu, cieszę się z tego, że mam też swoją jakoś tam jakieś zwykłe, codzienne życie i z tego, że nie jestem gwiazdą, nie jestem rozpoznawalny na ulicach i mogę sobie wieść skromne, codzienne życie, bo myślę, że inaczej to bym się w głowie przewróciło. Zatem tym bardziej dziękujemy, że nie jako gwiazda, nie jako celebryta, ale jako dobry człowiek znalazłeś dla nas czas. Dziękuję za tą rozmowę. No i co? Zapraszamy już teraz po raz kolejny w naszą część Polski. Będzie nam miło po raz kolejny się z Tobą spotkać po kolejnej podróży, albo być może poopowiadasz nam o tym domku, który kiedyś tam powstanie. No zobaczymy, czy to będzie domek mój gdzieś w podkrakowskich skałkach, czy jakiś domek odwiedzony na Islandii, to dowiecie się o tym. Dzięki bardzo. Thank you.